Dziko rodzenie to jest temat, z którym ja się spotkałem tak naprawdę wcale nie tak dawno temu. Jakość, jaka płynie z porodu, który nie jest w żaden sposób zaaranżowany obcymi ludźmi. Tak bym to nazwał ze swojej perspektywy. To znaczy, że doświadczenie kobiety i doświadczenie rodziny jest zintegrowane wewnętrznie. Czuję, że ty możesz o tym powiedzieć bardzo dużo i ja się bardzo dużo przy tobie uczę. Chodzi o niezindoktrynowanie tak naprawdę naszych ludzkich, rdzennych odruchów, które w naturze odbywają się samoistnie, które w naturze nie są w żaden sposób zewnętrznie kontrolowane. I ja jestem autorką książki Pozostań dziki dziecko ziemi. Mówię też o tym, ponieważ jestem u Dawida na profilu. U mnie to raczej wszyscy wiedzą, czym ja się zajmuję, o czym mówię. I ja w mojej książce bardzo dużo poświęciłam tematowi tego, co niesie człowieczeństwo, od czego człowieczeństwo się zaczyna. I nasze człowieczeństwo zaczyna się tak naprawdę, takie już wyjście z mamy, że tak powiem, zaczyna się od uhonorowanego porodu. Niestety nasze porody społecznie, w ogóle jako ludzkości, większości ludzkości, bo oczywiście są... Powolne połączenie. Okay. Możesz kontynuować. Jako gatunek w ogóle jesteśmy tak zaburzeni, tak zindoktrynowani i tak odłączeni od tego, co pierwotne i naturalne, że kompletnie jakby mamy upośledzone w ogóle naturalne funkcje, które w naturze funkcjonują. Oczywiście narzędziem kontroli, jak wszędzie, jakby w ogóle głównym narzędziem kontroli jest strach, więc odbywa się, więc w ogóle dzisiaj mówienie o naturalnym, niezindoktrynowanym porodzie bez asysty medycznej, jak i również bez duli, zaraz o tym powiemy więcej, wiąże się, jak bardzo często i jakby jak ja o tym mówię, ale również jak kobiety, które rodzą naturalnie bez asysty, człowieczo rodzą, dostałem takie komentarze, że to jest bardzo nieodpowiedzialne. Jako gatunek doszliśmy do momentu, w którym zupełnie rdzenne rodzenie, czyli jakby coś, co jest tak pierwotne, coś, co jest jakby elementarnym cząstką życia, kiedy jest przeżywane i doświadczane w sposób naturalny, zgodny z biologią, jest po prostu wypierane, jest nazywane czymś nieodpowiedzialnym i to pokazuje, w jakim miejscu jest nasz gatunek. Czyli robisz to, co robią wszystkie inne istoty. No i masz przypiętą łatkę nieodpowiedzialnego, nie bierzesz odpowiedzialności za to, co się stanie z tobą, ze swoim dzieckiem. Natomiast odpowiedzialność i sprawczość jest zawsze w nas. I też bardzo często przywołuje się komplikacje porodowe, które głównie występują u ludzi, u zwierząt o wiele, wiele rzadziej też występują. Natomiast, chcesz coś powiedzieć? Tak, Będziemy dzisiaj na pewno obalać wiele mitów. Wejdziemy w detal, wejdziemy w szczegół i porozmawiamy o tych wszystkich aspektach. A wychodzimy z dzikorodzenia, później idziemy przez rodzicielstwo bliskości, będziemy mówić o wspólnocie, będziemy mówić o samowystarczalności, będziemy mówić o permakulturze, będziemy mówić o naturalnym budownictwie, i następnie o sieciowaniu i łączeniu siebie później w swojej lokalności, regionalności i także o potędze kolektywu. Także przejdziemy przez cały kręgosłup rozwoju ludzkiego. I teraz to jest bardzo ważne, bo ty mówisz też o różnych mechanizmach obronnych, w które jesteśmy uzbrojeni i na które jesteśmy narażeni, wychodząc z własną odmiennością. I to jest bardzo takie paradoksalne i wręcz szalone, że w tych czasach różne idee, które są dla nas pierwotne, naturalne, instynktowne, mogą być krytykowane i mogą być ekstrahowane i wykluczane. Że dzisiaj jak robisz coś, co jest naturalne dla natury, dla gatunku, jesteś, może dostajesz łatkę szaleńca, nieodpowiedzialnego, wiesz. Tak, a jesteśmy jedynym gatunkiem z wszystkich organizmów, które poddały tak istotne procesy kontroli i aranżują je w abstrahowany sposób od tkanki biologicznej i od instynktu. Do tego stopnia, że kobiety zaczęły się bać... Rodzić, to jest w ogóle abstrakcja. Zaczęły się bać procesu, który jest jednym z największych błogosławieństw, z największych cudów przeżyć, jaki może być dla rodziny, dla mężczyzny
i dla całej społeczności, która jest wokół. Ja bym jeszcze chciała wrócić do tematu, bo jak poruszam ten temat i moje znajome, które będą na kontinuum, będą się tym dzielić na scenie tak, tego rodzaju porodami, no najczęstszym takim zarzutem, który się pojawia w stronę tych kobiet, w stronę naturalnego człowieczego rodzenia, jest nieodpowiedzialność i komplikacje, które mogą się pojawić. I tutaj warto powiedzieć, że komplikacje nie są czymś losowym, że komplikacje nie są tak, że Bóg losu na kole fortuny wylosował, że ty będziesz mieć komplikacje. Natomiast kiedy stajemy do porodu, czy w ogóle stajemy do czegokolwiek, to jest ważne, kluczowe, elementarne i stajemy w postawie braku odpowiedzialności, a poród z asystą medyczną jest taką postawą braku odpowiedzialności, to nie ma w nas gotowości, nie ma w nas sprawczości, nie ma w nas połączenia z ciałem do tego, aby to ciało zachowywało się instynktownie. A wytłumaczysz to? Wytłumaczysz to bardziej? Bo wiesz, dla kogoś, kto nie czuje odpowiedzialności za siebie i nie jest tak głęboko połączony ze swoim ciałem i z płodem i z tym, co się w nim rodzi, dla niego odpowiedzialnym jest przenieść tą odpowiedzialność na innych, na asystę, na lekarza i tak dalej. To czym dla ciebie jest ta odpowiedzialność? Bo to nas prowokuje, wiesz, do takiego sumienia. A tak czuję, że ty masz na myśli, poprzez odpowiedzialność masz na myśli głębokie połączenie ze sobą. I odpowiedź organizmu, odpowiedź dziecka w nas, tak? To jest bardzo złożone. Ja w ogóle tak przed tym live'em mówiłam Dawidowi, że dla mnie to są takie tematy, że ja o tym napisałam całą książkę i to też jest za mało i pewnie jeszcze nie jedną napiszę. Natomiast wszystko sprowadza się do radykalnej odpowiedzialności, czyli do stanięcia do procesu, który nas spotyka. I jakby poród jest takim elementarnym czymś, tym bardzo wyjątkowym wydarzeniem, jest czymś, do czego należałoby, jeżeli jesteśmy dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi, to naszą dojrzałością jest stawać w odpowiedzialności do tego, co nas spotyka. Ostatnio dałaś inspirację znajomych, którzy zwracają uwagę na to, jak wiele lat czyścili swoje organizmy, swoje jelita poprzez odpowiednie pożywienie, aby móc się do siebie zbliżyć, tak? I w ogóle wpuścić mężczyznę do swojego ciała, nie? Nie chodziło o mężczyznę, ale chodzi o to, że no, znamy oboje, nie będziemy mówić tutaj wiadomo imionami, nazwiskami, ale znamy pary, które przygotowują się do zostania rodzicami na wiele lat w ogóle przed poczęciem. I to nie sprowadza się do dobrej diety i joggingu, jak się próbuje to przedstawić w mediach, ale do naprawdę potężnej pracy ze swoją psychą, do tego, żeby stanąć do tego w sposób niezindoktrynowany, ponieważ wszyscy jesteśmy zindoktrynowani. I ja, i Dawid, nie jesteśmy żadni jakby oświeceni. Tak. I też jesteśmy w procesie tego. I dla mnie na przykład to jest, mimo że nie planuję jakby teraz dziecka, także wpisuję go sobie w kalendarz, to ja na przykład jestem w takim procesie dojrzewania do zostania mamą, w odpowiedzialności, do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Dla mnie to już jest drugi rok się rozpoczyna, kiedy jakby ja jestem w tym procesie. No i głównie to jest aspekt psychiczny, emocjonalny. To jest w ogóle, można by rozwinąć wiele wątków, to są kwestie rodowe, tego co niesiemy, jakie lęki, jakie strachy, tego jak rodziły nasze matki, nasze babki, czy to była wojna, czy był strach, czy trzeba było się ukrywać, czy te dzieci, czy te ciąże w ogóle były na skutek gwałtów, jak kiedyś to było, już nawet nie mówię gwałtów przez wojska, przez żołnierzy, ale no takie gwałty domowe to były bardzo na... I nadal są. Chleb powszedni, tak. No kiedyś było to, wiesz, zupełnie kobieta, inna linia. Kobieta na poziomie subtelnym, która przekracza swoje ciało i wpuszcza mężczyznę bez pełnej zgody na poziomie umysłu, serca i ciała emocjonalnego, tak samo jest to zdradą. Jest to zdradą wewnętrzną. Ty mówisz o tych aspektach przygotowania własnego. Ja jako mężczyzna tak rozglądam się i patrzę na sieć wsparcia. Na sieć wsparcia w kręgu męskim, w kręgu żeńskim. Jacy ludzie są wokół mnie, którzy w tym procesie mogą amortyzować relację romantyczną, która nie musi być w tym procesie sama. Może być zasilana tak samo przez rodziców, babcię, dziadka. I to nie znaczy, że jeśli ty nie masz zintegrowanej komunikacji i widzenia siebie nawzajem. Sorry, ja mam problem z grzywką i... Okej, okay, ale no. I nawet jeśli ty nie masz zintegrowania ze swoim rodem obecnym i nie czujesz się widziany ani w akceptacji, to nadal są postaci w twoim życiu, do których możesz stanąć, sięgnąć po wsparcie. I ci dziadkowie, babcie i mężczyźni, kobiety są wszędzie. O tym jest wspólnota. I też o tym powiemy głębiej.
Znaczy w ogóle to też, ty mówisz o jakiejś wspólnocie, jako o wioskach, ale my możemy w ogóle czerpać z rodu, nawet jeżeli ten ród nie umiał czerpać z tych jakości. I o tym też piszę w mojej książce, że tak naprawdę wszystkie te doświadczenia, czy były zintegrowane, czy niezintegrowane, my je mamy przeżyte przez swoje kości. W ogóle ciekawe jest to, że komórka, z której my jesteśmy, żyła, jak wasza mama się urodziła, to komórka, z której wy powstaliście, już w waszej mamie była. Czyli oznacza to, że wy przeżyliście z waszą mamą całe jej życie, całe dzieciństwo i z waszą babką. Więc tak naprawdę my się rodzimy i liczymy od wtedy, kiedy my żyjemy, ale tak naprawdę na poziomie takim energetycznym, biologicznym my żyjemy parę pokoleń w tył spokojnie. I my pamięć tego wszystkiego mamy. Więc ten temat komplikacji... Tworzymy w przód też. Tak, i więc ten temat komplikacji na przykład porodowych to nie jest temat losowości, to jest temat takie no, trywialne słowo, przerobienia, stanięcia do tego, przede wszystkim radykalnej odpowiedzialności. I każda kobieta, z którą ja rozmawiałam, albo jak mnie się pyta, co by się stało, gdyby były te komplikacje, czy biorę to pod uwagę, ja czuję, że nic takiego się nie wydarzy, ale jeżeli się wydarzy, to ja biorę na to odpowiedzialność, bo to nie jest odpowiedzialnością na przykład lekarzy. Nie? I to jest duże. Możesz tym samym też rozwiązać konflikt. Tak. I to jest trudne do zrozumienia. Nieraz tragedia jest tak naprawdę rozwiązaniem konfliktu, tak. Nieraz śmierć jest rozwiązaniem konfliktu, nieraz śmierć właśnie. I trudne zdarzenia są... nawet takie jak śmierci dzieci, jak poronienia, to są mimo ważne. Że to są bardzo ciężkie rzeczy, to ja czuję, w sumie nie tylko ja, myślę, że to jest taka wiedza i zresztą Bert Hellinger, ustawienia systemowe i jakby cała ta nauka jakby życia mówi o tym, że to nie jest przypadkowe, że to coś zamyka, to coś otwiera i że nie każde istnienie jest po to, żeby się urodzić, narodzić i żyć w takiej formie, jaką my tutaj znamy, w jakiej ja i Dawid i wy jesteście. To jest duży dylemat etyczny, który staje się prostym, kiedy my łączymy się z tą głębią istnienia i sensu podświadomości, sensu biologii, jaźni, w ogóle niezależnie z jakiej wiedzy skorzystamy. Niezależnie z jakiej wiedzy zaczerpniemy, to największą wiedzą jest wiedza naszego ciała, I ten metamózg, który możemy nazwać duchem, źródłem, Bogiem, niezależnie jak nazwiemy tą przestrzeń, to ona jest inteligentna, jest obecna i jest zaangażowana i współuczestnicząca w tym, co my tworzymy. Dlatego Continuum na horyzoncie, projekt, który troszkę czasem nam rozjeżdża wrotki, bo jest na tyle duży i na tyle niszowy. I niesie taki potencjał, jak ja zbudowałem swoje siedlisko i otworzyłem je dla ludzi, dla wolontariatu, to czułem, jakbym postawił latarnię w ciemnej dolinie. Tyle ludzi w tym potencjale przyjechało, żeby skorzystać z tego pola, gdzie jest żywy ogień, czyste powietrze i po prostu na chwilę wejść, zregenerować się i rozebrać z wszystkich traum. Ludziom wywalało lęki, gniew, wszystko, bo jak tworzymy przestrzeń, która jest otwarta, która jest pełna akceptacji i miłości, to mamy szansę wejść w proces regeneracji i uzdrawiania. I o tym są dla mnie też autentyczne relacje. Więc jak tylko wyjdziemy z tematu dzikorodzenia, wchodzimy w temat rodzicielstwa bliskości. Powiedz, co czujesz jeszcze. Że odnośnie dzikorodzenia to mówi się... Ja... Nie wiem, zabrać myśli, w ogóle dzisiaj mieliśmy ciężki dzień, ja przynajmniej. Że... Ja to wszystko zebrałem. Mówi się o tym, że no na przykład jak kobieta przygotowuje się do ciąży, czy w ogóle do porodu, to na przykład rozmawia z matką o tym, tak? Ale jej matka urodziła w sposób zindoktrynowany, więc przekazuje wiedzę, która jest głęboko zindoktrynowana. I ważne jest takie, ja to czuję, że ważne jest, żeby była chociaż jedna osoba w naszym towarzystwie, w naszym otoczeniu, która to przeżyła. I na przykład na Continuum będą dwie kobiety na samej scenie. Na samym spotkaniu będzie więcej kobiet, które rodziły tak zwane dziko rodziły, czyli rodziły bez asysty medycznej, bez asysty duli. To też jest bardzo ważne i w świecie duchowym takie to jest normalne, że się rodzi z dulą,
No ale to nie jest do końca normalne, że obca kobieta przy nas jest w naszym porodzie i to też myślę, że nie jest na tę chwilę, żeby to omawiać. Ale to, sam... to jest, to jest, dokończ myśl, bo to jest ważne. Ja bym chciał to przekonanie rozebrać na części pierwsze, bo to jest i o edukacji domowej, to jest i o dulach, to jest o różnych atrapach, które... i protezach, rozumiecie? O różnych protezach, które my nakładamy teraz w obecnej kulturze, aby wyjść z tego szpitala, z tego psychiatryka, z tego obłędu obecnej kultury. Więc my potrzebujemy na dany moment, wydaje nam się lub tak jest, niech każdy zdecyduje sam, ale potrzebujemy bądź nie tych atrap, tych kul, żeby w którymś momencie je puścić i zobaczyć, że mamy własne nogi, że możemy pójść. Jakie było pytanie, bo się zgubiłam? Żebym rozebrała na czynniki pierwsze. Ja ci zadałem pytanie? Tak, że powiedziałeś, że bym rozebrała na czynniki pierwsze. Tak, to przekonanie. Aha, że dule, tak? Że, no, że poród, no jak seks jest czymś tak intymnym, że ja sobie nie wyobrażam, że jakby obca kobieta, która nie jest jakby związana ze mną prawdziwą, głęboką więzią, była przy mnie przy czymś tak intymnym i czymś tak wyjątkowym, co zdarza się raz, dwa, może trzy razy w życiu. Rzadko która kobieta rodzi więcej odpowiedzialności, a raczej nieodpowiedzialności powoływania jedno dziecko za drugim. W ogóle osobny temat. Kolejny temat. Możemy też jedną myślą. Nie, to jest za krótkie. Myślę, że nie ma co, wiesz, mamy tyle tematów, że nie rozbierajmy tego. No, ale mamy spokojnie półtorej godziny też, nie? To na następne wątki chcę ci dać znać, że możesz też się rozluźnić. Ja nie jestem spięta, ale to jest dla mnie tak szerokie, wiesz, i za tym idą kolejne rzeczy, bo ja poruszę ten temat i otwieramy następny za tym, wiesz. Rozumiem. Ja tylko chciałam powiedzieć, że na samym kontinuum zgromadzeniu pod Babią Górą, które zaczyna się 30 sierpnia, na które was zapraszamy, i w tym live poruszamy tematy, które będą tam poruszane na scenie i przez ludzi, to na samym kontinuum, na samej scenie będą dwie kobiety, które dziko rodziły, bez asysty medycznej, bez duli i nie będą tylko na scenie na godzinę, ale jakby spędzają tam razem ze swoimi rodzinami cały weekend i są częścią naszego zgromadzenia. I to dla mnie jest to, że ja jako kobieta, która nie mogę z rodziny się dowiedzieć takich rzeczy, które powinnam wiedzieć, bo zostałam urodzona od pokoleń wstecz i wszystkie kobiety w mojej rodzinie rodzą w sposób głęboko zindoktrynowany, to dla mnie przebywanie i rozmawianie z takimi kobietami jest cennym doświadczeniem. I to niesie kontinuum, nie? Przebywanie. Cieszę się, że mówisz przebywanie, bo sama obecność, tak jak przyjeżdża Marcin, który od 9 lat jest w lesie, w swoim dzikim siedlisku. Tak przyjeżdża Paweł, który zaprojektował wiele siedlisk i budowanych w sposób naturalny. Tworzymy taki krąg wewnętrzny, który rozszerza się, żeby objąć wszystkich ludzi podczas spotkania i żebyśmy mogli we wspólnej obecności poczuć tą jakość. Co to znaczy? Ten człowiek, który pachnie tym lasem, który jeździ do miasta raz na 2 miesiące w jakiejś sprawie. Jaka jest jego atmosfera, co on ze sobą niesie, to jest coś niepowtarzalnego i to do tego żywego doświadczenia zapraszamy. Dobrze, to możemy po kolejnych wątkach ruszać dalej w opowieść. Mówimy o dzieciństwie, mówimy o takim porodzie, który nie jest w żaden sposób żadną atrapą wspierany. Moglibyśmy rozwijać ten temat lub pójść dalej. Ja czuję, że dalej jest rodzicielstwo. Dokładnie. I największa rana naszej cywilizacji, czyli rana separacji, której doświadczył każdy z nas. I w słowie separacja dla mnie zamyka się wszystko, ponieważ każdy z nas jest głęboko odseparowany od swojej matki, czyli od źródła życia. Również to, co się obserwuje na festiwalach, to, co jest popularnie głoszone jako rodzicielstwo bliskości, nie jest rodzicielstwem bliskości i jest po prostu jakąś kolejną atrapą. No powiedz o tym. Czymś, co ma dać namiastkę bliskości, ale jednak nie za bardzo, ponieważ istota ludzka wyrasta w głębokiej separacji od matki. Tak jak wyrósł każdy z nas, to panicznie boi się tej bliskości i nikt tego nie obrazuje tak, jak to, kiedy przychodzi po prostu dziecko i naraz boimy się tej potęgi, którą to doświadczenie niesie. Więc to jest temat bardzo, bardzo wielowątkowy, co dotyczy w ogóle mów. No. No, moment, w którym Ew zaczęła mi opowiadać głębiej o tym temacie, kiedy kobieta wypróżnia się w obecności dziecka z dzieckiem, myje się z dzieckiem, albo jest myta przez mężczyznę, kiedy jakby to dziecko przez chociaż pierwsze miesiące, tak, kiedy
Ale nie, to nie jest tylko przez pierwsze miesiące. No, potem przez lata. Ja wiem, ale... Właśnie, wiesz, otrapa te pierwsze miesiące, nie? Tak, tylko że... Wystarczy pierwsze miesiące, a potem spoko. Potem jesteś dorosły i nie musisz już. Absolutnie nie miałem tego na myśli. Chodzi mi o to, że z każdym miesiącem i z każdym rokiem dziecko jest coraz bardziej otwarte na świat, w którymś momencie zaczyna widzieć, potem zaczyna zauważać oddzielenie. Przełom oddzielenia jest w siódmym roku życia, nie? I zaczyna coraz bardziej tolerować i adaptować i integrować to, co jest niespójne, to, co jest bolesne, jest w stanie integrować tą krzywdę. Ale dzieciątko, który jest na począteczku, mówimy o rodzicielstwie, tak? Który jest po prostu przez pierwsze miesiące, jest tak chłonny, ma tak pootwierane wszystkie aparaty i bodźce. Jak przebywaliście z niemowlęciem, dotykaliście jego skóry, to na pewno zdajecie sobie sprawę, jaka to jest przestrzeń. To dla tego dziecka oddzielenie od ciała jest bardzo dużym doświadczeniem, bardzo znaczy, dużym. To jest przede wszystkim traumą, na której bazowana jest psychika. To jest taki szok i tak w mózgu dziecka nie ma w ogóle środków, które mogłyby to zintegrować. Nie ma. Nie i ma. Dajmy przykład, ten moment, kiedy dziecko jest wkładane do łóżeczka w nocy, tak? Gdzie są jakieś zabawki, które są plastikowe. I w ogóle wydają dźwięki. Będą, wiesz, nawet nie będą drewni, nawet z poprotkami. Jakiekolwiek. Nawet w sianie, gdyby ale to jest, nie ma znaczenia, nie? Ale to jest powszechne. Zapraszam cię do słuchania, domknę myśl. Okay. Albo jak wkładamy dziecko do wózka, żeby mama odpoczęła. Czemu mama odpoczywa? Bo nie ma społeczności wokół, bo nie ma ojca, bo jest w pracy, za tym idzie masa różnych argumentów, które tak samo są atrapami i trudno jest się z tym skonfrontować tak do rdzenia, że ty decydujesz, że ty decydujesz i jak dzięki tobie w dużej mierze zaczęłaś też inspirować mnie na takie radykalne zauważenie braku półśrodków. Albo jesteśmy blisko, albo się kochamy, albo po prostu ranimy się i wybieramy mniejsze zło, tak? Albo jest separacja, albo nie ma separacji, tak dokładnie. Wiesz, w jednym dymie. Że matka czuje serce dziecka i ja doświadczyłem takiej matki, zanim poznałem w ogóle ciebie, która urodziła samodzielnie i słuchajcie, to dziecko było tak spokojne. Ono leżało, my mieliśmy spotkanie, Bobo chyba tam miało z 5 miesięcy, leżało na łóżku obok nas, i było tak spokojne i łagodne i matka tylko na chwilę je zostawiła i bardzo szybko poczuła, kiedy dziecko potrzebuje kontaktu, kiedy potrzebuje kupę. Od razu matka to poczuła, bo tylko samo doświadczenie porodu i tej bliskości przez pierwsze miesiące dało jej głębokie połączenie z dzieckiem. To jest nas w ogóle zatracane, nie? To jest, my jesteśmy tak odcięci od czucia, od naturalnych instynktów. W naturze samica nie dopuszcza do zostawienia młodych, jakby. Wiadomo, są na pewno jakieś gatunki, nie? Może ptaków, może i ssaków, ale z reguły samica nie zostawi w ogóle potomstwa. Zabije, żeby... Samica jest w stanie zabić tego, kto z zewnątrz chce dotknąć jej potomstwa, a istota ludzka... Nie czytajmy teraz. A istota ludzka sama to robi, sama oddaje, sama odkłada. Jak mieliście kiedyś psa albo kota w domu, które miało potomstwo, matka nie ma czegoś takiego, że suka albo kocica, ona śpi bez dziecka, bez młodych. To jest w ogóle patologia w naturze, to nie występuje w świecie ssaków. I człowiek jest tak w takiej degeneracji po prostu, że my się na tym wychowaliśmy, na tej separacji, nie? Więc rodzicielstwo bliskości to jest wiele, wiele fundamentów, na których też ja bazuję swoją książkę, więc dla mnie to są... Ja czuję w ogóle frustrację, jak mam o takich rzeczach mówić na live, bo ja mam ochotę powiedzieć wszystko, a nie da się jakby. Nie da się tego objąć live'em, nie da się tego objąć nawet moim całym kanałem na YouTube, na którym wiesz, to robię, nie? To jest nie do objęcia, nie? No po to się spotykamy na 3 dni i po to chcemy cyklicznie kontynuować, bo wyobraźcie sobie, że takie spotkanie, integrowanie siebie nawzajem i tworzenie takiego jednego pola świadomości może być kontynuowane nie przez miesiące, ale przez lata. My tu mieszkamy w tych górach, mamy tutaj już korzeń, twój, mocno połączony z twoimi rodzicami, mój, osadzony poprzez mój dom, moje miejsce i projekty, które się rozwijają. Co może się wydarzyć, kiedy kontinuum rozwijałoby się na przykład 6 lat, tak? Ile dzieci może się narodzić? Boże, ale to jest takie piękne, bo to, co ty mówisz, pokazuje, czym jest w ogóle projekt kontinuum. I pokazuje, że to nie jest w ogóle festiwal, jak próbuje się, wiesz, namówić, nie, że robimy kolejny festiwal czy coś. Mi się tak nie mówi. No ja dostaję takie komentarze, nie, że to po prostu jest jakiś festiwal, coś takiego, a no,
no, to, co to niesie, to, z czym my naprawdę idziemy, w jakiej formie, no to to jest po prostu grube. Czy zapalimy światło? Jak chcesz, to zapal. Ja mam coś do powiedzenia. Okay, po pierwsze, witam serdecznie wszystkich, którzy dołączyli do nas, do spotkania. Bardzo miło, że jesteście z nami. Mamy wspólny wieczór, więc zapraszam do zaparzenia herbaty, wzięcia kocyka i rozluźnienia się w tej sytuacji, bo poruszymy dużo ważnych, emocjonalnych tematów, które mogą Cię poruszyć, mogą Ci aktywować też świadomość w różnych obszarach. Zadbaj o siebie i o połączenie też z ciałem. Zapraszam Cię do rozluźnienia. Ja chcę powiedzieć o czymś, wiesz? Chcę powiedzieć, a jeśli mówimy o rodzicielskiej bliskości, to ono nie zaczyna się porodem. Rodzicielstwo nie zaczyna się porodem i my włączamy człowieka do naszej już bliskości. Więc to jest też o relacji romantycznej i to, w jaki sposób ją prowadzimy. To znaczy bez masek, to znaczy bez manipulacji, bez wymiany korzyści, bez połączenia z sercem, tylko głęboko, głęboko w zintegrowaniu z rodziną i z naszymi przodkami i z tym, jaki jest nasz wspólny cel. I Marek i Kasia będą z nami w ten weekend, którzy razem zbudowali dom. Budowali ten dom, właściwie lepili go z gliny razem przez miesiące i... To też ważne, to nie są... Telefon ci tu dzwoni. Mama dzwoni, chyba czuję, mamusia kochana. Co też ważne, to nie są osoby, wiesz, w naszym wieku, tylko to już jest starszyzna, nie? I oni niosą taką jakość tej romantycznej miłości przez ileś lat, a nie na takim haju hormonalnym, na jakim to się dzieje wśród ludzi młodych, nie? Zapraszamy starszyznę, ludzi, którzy mają powyżej 40-50 lat i słuchajcie, te pary, które będą, a co ciekawe, wykładowcy przyjeżdżają ze swoimi żonami i partnerki z partnerami i ja widzę, że oni się urodzili w innej generacji, a na przykład teraz obserwuję, jak zapraszają swoje dzieci i swoich dorosłych już ludzi do procesu inicjacji, na przykład zwracając uwagę, zapraszając całą rodzinę i ludzi ze wsi, żeby zobaczyli, jak córka jest w nowym partnerstwie, żeby została zobaczona przez 30 ludzi, 40, co nie ma nic wspólnego ze ślubem albo z jakąś konwencją, wiesz, podpisywania papieru, tylko jest żywym, cielesnym doświadczeniem ludzi, którzy wspierają i zasilają człowieka. Kiedy wszyscy zasilają jednego. To jest bardzo ważna przestrzeń, o której mówi się najmniej. I chyba, powiem szczerze, najgłębiej zraniona, bo ten kolektyw, przestrzeń narodowości, przestrzeń naszej rdzenności i plemienności właśnie, jest potęgą zasilającą nas w życiu, z której bardzo często nie korzystamy, albo nie mamy dostępu, albo trudno jest nam utrzymać to, ile tam jest cierpienia, ile tam jest powojennych różnych ograniczeń. Jak dobrze, że to się cały czas czyści i co każde pokolenie, jak mam kontakt ze starszymi ludźmi, widzę, jak patrzą i mówią, kurczę, ale fajnie, że wy już przez to nie musicie przechodzić. Mamy inny rodzaj kontroli, inny rodzaj krzywdy, ale rzeczywiście z każdym pokoleniem możemy zaobserwować, zwłaszcza to żniwo wojny sieje najwięcej spustoszenia i mamy szczęście od ponad 70 lat w Polsce nie zaznawać bezpośredniego cierpienia na poziomie ciała. Mamy inne, subtelne, bardziej ukryte w postaci oszustwa, manipulacji. O tym powiemy przy kolektywie. I jak się z tego tak wybudzić, otrząsnąć i też tak wyprostować kręgosłup i znaleźć siłę w sobie, że ja mogę tworzyć swoje środowisko i na własnych zasadach, też powiemy. Witajcie. Witajcie, nowi ludzie. Ja bym przypomniał, żeby pytania zapisać, bo będziemy już, myślę, że za jakieś 20 minut odnosić się do nich, także co w tobie pracuje? Co w tobie wszystko, jest... co macie w głowie, to zapisujcie teraz, bo my będziemy je jakby w kolejności napisania czytać i rozmawiać sobie o nich tutaj na live. Myślę, że w sercu i w ciele, co przeżywasz teraz, co czujesz, co w tobie porusza, to co mówimy. Myślę, że odnośnie tego rodzicielstwa bliskości, to no również będą dwie kobiety, te, które dziko rodziły. Na scenie też będą poruszane tematy rodzicielstwa bliskości. I to, co jest też istotne, myślę, taki temat odszkolnienia, nie wiem, czy tam gdzieś to jest połączony z tym wszystkim,
to ja... Znacie to pojęcie w ogóle? Znacie pojęcie odszkolnienia? Odszkolnienie nie jest edukacją domową, co jest bardzo ważne. Edukacja domowa jest formą tresury istoty ludzkiej nadal. Więc ja na kontinuum stanę na scenie i opowiem o odszkolnieniu w Polsce, o tym, jak to wygląda, z czym to się je, jak to zrobić i czy jest to możliwe. Powiem, że jest. Więc to są tematy, których nie poruszam celowo w mediach. Możecie się domyślić dlaczego. I kontinuum jest miejscem, gdzie jest miejsce na takie tematy. Więc zamierzam stanąć na tej scenie, która oczywiście nie jest jakąś sceną, nazywa się sceną, ale po prostu na tym punkcie i powiedzieć wam to, co wiem, co to jest i z czym to się je, bo to jest odszkolnienie i jest nierozłączną. No to powiedzmy, jest, powiedzmy. To jest istotne, że odszkolnienie jest nierozłącznym aspektem rodzicielstwa bliskości. Bez odszkolnienia nie ma rodzicielstwa bliskości. Jest to kontrowersyjne. Ale jakby doszliśmy... Ale też słuchaj, no dobra, bo tak kontrowersyjne. W moim życiu już zaczyna być tak wielu ludzi, którzy po prostu są z dzieciakami w domu. Ale to ja wiem. I to jest ważne, żeby też zaznaczyć, bo łatwo stworzyć z tego taką narrację, że to jest jakieś po prostu cicho, ciemne, niebezpieczne. Nie. Edukacja domowa, tak, ja jestem zawsze o łączeniu, integrowaniu i ona jest też takim wytrychem, która w tej chwili daje szansę tym, którzy jeszcze się boją, tym, którzy mają różnego rodzaju przekonania i nie mają jeszcze do siebie zaufania, na takie wejście w stopniowy proces w ogóle. Ale to jest tak jak z tą separacją, no nadal to tworzy separację, ale nadal. Mniejszą. Ja piszę nadal. W mojej książce bardzo jasno, że wszelkie placówki, że edukacja domowa, wszelkie placówki Montessori, waldorskie, że one są mniejszą przemocą. Jasne, że są i to jest duża różnica, ale nadal jakby są. Sami nauczyciele, których ja poznaję, czy to Montessori właśnie, czy Emilio Reggio, które też jest cudownym, bardzo takim opartym na rdzennej kulturze nauczaniem, ostatecznie dając ci program, daje ci pewnego rodzaju metodologię i technikę. I my, ludzie Zachodu, w tej chwili tego potrzebujemy, bo tak głęboko nasz umysł jest zindoktrynowany. Dlatego obecność psychoterapeuty jest pomocna. I jak idziesz do fizjoterapeuty, czy idziesz do lekarza, żeby to było ważne, że tak samo może być to pomocne. Konsultacja z lekarzem może być pomocna, bo tam jest człowiek. I pamiętajmy o tym, że tam jest człowiek. I życzę nam wszystkim, bo mogą nas oglądać lekarze i psycholodzy i nauczyciele szkolni z szacunkiem. Pozdrawiamy serdecznie. My jako rocznik 90. Czwarty. Tak, który stoi przed narodzeniem dzieciaków i reprezentujemy tych ludzi, którzy mają teraz 20 lat i rodzą. I reprezentujemy też tych, którzy mają teraz 10 lat i będą do nas przychodzili. O poradę, o wsparcie, o współtworzenie razem biznesu, kultury. My, słuchajcie, stoimy przed bardzo ważną odpowiedzialnością i stanowimy generację, która ma szansę powołać życie w sposób nieskrzywiony, nieskrzywdzony. I to nie jest w ogóle trudne. I to nie jest jakieś porąbane, to nie jest dziwne. Nie, Dawid, to jest trudne. Trudne jest tam przejść. Tam jest olbrzymi trud. Trudne jest przejść, trudne jest rozebrać się z pancerzy, które są tutaj. Nie, trudny jest proces... No. Poczekaj, daj mi się powiedzieć. Trudny jest proces gojenia rany separacji, którą przeżyło się w dzieciństwie, na której psychika została zbudowana. I to jest trudne, bo to trzeba zagoić, żeby stanąć do tego, o czym ty mówisz, nie? To jest prawda. Bo jeżeli chodzi o metodologię, jak to zrobić, nie posłać dziecka do szkoły, to jest bardzo proste. To jest bardzo proste i to robi wiele osób, ale żeby to dziecko nie było krzywdzone jeszcze w domu przez rodziców, którzy noszą olbrzymie zagojone rany, to jest trudne, nie? Ten proces gojenia ran, to jest dla mnie ten trud, a nie taki, wiesz, w tym matrixowym świecie, nie? Cieszę się, że mamy trochę taką dyskusję, konfrontację, bo to ma dwa bieguny. Z jednej strony mam przyjaciół, którzy są terapeutami i mówię, kurde, czy mi się kiedyś uda zdjąć ten kaganiec? Robię kolejne wyjazdy, robię kolejną pracę i praktykę z ludźmi i mam superwizję, mam terapeutów. Czy mi się uda zdjąć ten kaganiec? To wszystko, co tłumi moją agresję, witalność, popęd, ten cały wielki, wiecie, kosmos energii, do której możemy mieć dostęp. I ja wtedy odpowiadam, jestem w tym może niepokorny, ale ja wiem, że to jest możliwe. I choćbym do końca życia
był w tym procesie, to kiedy poznaję ludzi, którzy, słuchajcie, nie wyjeżdżają z miasta do lokalnego rolnika albo nie aranżują odosobnień w lesie, bo to jest ich pasją, tylko ludzi, którzy tym żyją. Którzy tym żyją. Żyją tym latami. To w procesie 10, a może 20 lat jesteś w stanie się oczyścić na tyle i zintegrować z naturą, z biologią na tyle, że nawet jeśli nadal będzie echo i blizna w tobie tej indoktrynacji i tresury, to ty nie dasz tego swojemu dziecku. Nie dasz tego dalej. I to jest bardzo ważne. I nawet socjologowie w badaniach się na tym zgadzają, że nawet jeśli my jako kolektyw nie jesteśmy w ciągu jednego pokolenia w stanie odwrócić tej krzywdy, to nasze dzieci już tak. I to jest potężny sukces, bo raz, my możemy mieć godną dorosłość uświadomioną, dwa, cudowną starość, dojrzałość, która jest pełna zdrowia i odwagi i cieszy się w dodatku kontynuacją życia, którą niosą dzieci. Dzieci nasze, dzieci naszych przyjaciół, te wszystkie nasze dzieci, które są wokół nas i za które ja czuję się odpowiedzialny. I zapraszam, żeby nawet jeśli nie jesteś w stanie w działaniu, to żeby to poczuć, co po sobie zostawiamy. Ja może tak jeszcze wtrącę. Teraz mi się przypomniało a propos tego, co po sobie zostawiamy. Moi widzowie wiedzą, ale twoi nie. Przeszłam w tamtym roku taki bardzo ciekawy proces, ponieważ dostałam złą diagnozę lekarską i myślałam, że umieram na nerkę. Byłam już ostatecznie w stanie, w którym wymiotowałam z bólu na czworaka. I na samym końcu, jak już się pogodziłam ze śmiercią, jak wiedziałam, że nie będę medycznie ingerować, to było moją świadomą decyzją. Wtedy taki pamiętnik pisałam w tamtym czasie, jak sobie to dzisiaj czytam, to jest wow. Opisywałam wtedy, że jeżeli mam umrzeć, to jest okej. Okay. Że jeżeli ta śmierć ma rozwiązać, jeżeli ten ból, nie wiem do czego to powiedziałam, czekaj, ty powiedziałeś, zakończyło się jakieś zdanie i chciałam nawiązać do niego. To zostawimy po sobie. Tak, i ja miałam takie coś, że ta moja śmierć zostawi dużo po sobie, bo być może to uleczy mój ród. Być może mój ród ma się na przykład skończyć, nie zostać przedłużony, ale ma zostać uzdrowiony moją śmiercią. To a propos tych poronień, o których mówiliśmy. I ja naprawdę tak to przeżyłam i to było takie nieszklarniowe, to już nie było szklarniowe doświadczenie. Tylko czyli to było odizolowane. Tak, tylko to było naprawdę przeżyte, bo ja naprawdę tym żyłam, naprawdę wierzyłam, że ja już po prostu niewiele mi zostało. To już był taki ból. No i ostatecznie ta przygoda zakończyła się tak, że okazało się, że ja miałam bardzo mocno zrotowaną miednicę i wybite biodro, tak się to potocznie nazywa, więc to w ogóle nie miało nic wspólnego z nerką, ale no, ten proces uświadomił mi, jakie to jest ważne, co ja po sobie zostawię, nawet jeżeli nie będę miała dzieci, tylko jakby samo moje życie, że zawsze po sobie coś zostawiamy i naszym wyborem jest, co po sobie zostawimy. Więc w ogóle to, co my mówimy, nie jest o tym, że trzeba mieć dzieci, że trzeba mieć rodzinę. Niektórzy wybierają inaczej, czy wybierają z rany, czy nie wybierają z rany. Dla mnie temat jest taki, że posiadanie dzieci jest wpisane w naszą biologię i jest rdzenne. To posiadanie to jest tak. Tak, że poszerzanie gatunku jest czymś po prostu naszym. No i też nie chodzi tylko o nasze dzieci, no są dzieci naszych przyjaciół. Pytanie, czy my występujemy, czy my uczestniczymy, jesteśmy zaangażowani w życiu naszych przyjaciół i czy dzieci naszych przyjaciół mają z nami kontakt. Bo to jest bardzo ważne, żeby te dzieciaki miały wiele wzorców, wiele archetypów, z których mogą zaczerpnąć wiedzę o sobie i wzbogacić swoją psychikę. Zakończmy ten temat, bo my tak. Jeszcze tyle, a chcemy poodpowiadać na pytania Tak. No, Liko Rodzenie, Anna Góra, Rodzicielstwo Bliskości, Agata Meyer, Wspólnota Leszek Frankiewicz. Z tych samych gór Leszek do nas przyjeżdża i opowie. Nie tylko na podstawie metody Scotta Pecka, ale z różnych źródeł, a także z różnych kultur i kontynentów o tym, w jaki sposób możemy odkryć ten wrodzony proces, którym jest budowanie wspólnoty. Jak możemy odczarować skojarzenie wspólnoty ze wspólnotą mieszkaniową albo religijną, bo w tej chwili to pojęcie jest zarezerwowane dla bardzo takich wąskich konceptów
A wspólnota, czyli przestrzeń wspólna, współdziałania, współdzielenia, jest przestrzenią głębi, przestrzenią też jedności, przestrzenią, w której my rozpoznajemy braterstwo i siostrzeństwo i czujemy odpowiedzialność za siebie, czujemy głębokie zaufanie do siebie nawzajem i tam niemożliwe jest oszustwo, zranienie, dokonanie krzywdy czy wszczęcie wojny. Tam, gdzie tworzymy wspólnotę, jest pokój, dlatego że jesteśmy ze sobą połączeni. I tą tak zwaną więź, którą, jeśli chodzi o przynależność i w ogóle współzależność, niechętnie wchodzimy w obecnej kulturze ze względu właśnie na rany, których możemy dotknąć dopiero w bliskości i w intymności, to tam jest potężne zasilanie i ta przestrzeń nas ze sobą spaja, scala, trzyma nas, opiekuje się nami, dynamizuje naszą energię, tak jak 1 plus 1 równa się 3, to wyobraź sobie, ile jest 1 plus 1 plus 1, ile jest 11 ludzi, a ile, co znaczy być społecznością 50 ludzi w regionie albo 150, którzy 2-3 razy w roku spotykają się razem ze sobą. Jest to potęga. Stanąć na tej scenie czy przy ogniu, ty i będąc widzianym przez 100 ludzi, którzy nie znają ciebie z imienia, tylko naprawdę ciebie czują. Wiedzą, kim jesteś. To doświadczenie z tej chwili, z obecnej kultury, wycofane. Wydarzy się może w szkole, w momencie, w którym masz być oceniony, albo w ogóle odegrać jakąś rolę, ale w przestrzeni poza tą rolą nie bardzo. I to jest bardzo ważna przestrzeń. To jest bardzo ważna przestrzeń, do której ja dojrzałem późno, słuchajcie. I wielu ludzi może nawet za życia nie dojdzie do tej wiedzy. Tak bardzo jest ona przejęta. Jest przejęta poprzez różne instytucje, poprzez politykę, poprzez religię, gdyż jest to przestrzeń, która w bardzo łatwy sposób jest w stanie prowadzić nas jako zbiorowość ludzką. To jest tak głęboka i podstawowa potrzeba, nasze bycie razem, że jest najważniejsza w manipulacji. Jest najważniejsza do przejęcia. Żeby dzielić. Nie? Tak, ale też, żeby zjednoczyć w jakimś na przykład w jakimś polityka, celu lękowym. Na przykład, że poprzez socjotechnikę aranżujesz wroga, żeby móc skupić ze sobą ludzi i zamknąć na świat, na rozwiązania, w ogóle kierować. Bo o ile przewodnicy są ważni, słuchajcie. Przewodnik, tak jak kabel w ścianie, jest medium. Jest tym, który szczytuje wizję i daje energię dla kolektywu. Więc niezależnie, czy to był szaman, czy to był wizjoner, czy to był artysta, tak? To była bardzo ważna rola. W danej wspólnocie, jeśli to był jeden człowiek na 30, to niekoniecznie jest łatwa rola być medium, tak? Bo wtedy odczuwamy wszystkich i wszystko, co się dzieje i nasze ja jest rozszerzone. Ale tak samo doświadczenie mistyczne i rola szamana, czy też przewodnika, czy też medium w tej chwili jest w kulturze nieobecna. Nie, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Widzimy się wyraźnie i rozświetlamy te tematy i te wątki. Dlatego, no właśnie, wspólnota. I ja pozdrawiam. Ci, którzy są na profilu Powrót do Natury, to wiedzą. Pozdrawiam o zapachu słońca serdecznie. Wspieram. Łączę liderów, łączę facylitatorów, mentorów, którzy zdają sobie sprawę, jak bycie w grupie, jak tworzenie razem daje nam tą okazję do poszerzenia naszej wizji, naszej sprawczości. I to jest cudowne, że tak samo ty możesz tą wiedzę zastosować w swoim życiu i wesprzeć swój biznes, wesprzeć swoją realizację w sposób etyczny, integrując społeczność wokół swojego biznesu, który zasila tych ludzi rzeczywiście. I świadomy kapitalizm w tych czasach to jest kapitalizm, który jest empatyczny i płynie z serca. I to jest możliwe. I to jest możliwe i o tym chcemy mówić, uczyć. I w tej sprawie też na scenie będzie Rafał, będzie o tym opowiadał. On jest genialny. Jest tyle w ogóle genialnych ludzi teraz, którzy czerpią właśnie z tej wiedzy głębokiej i dzięki temu realizują, wow, wybitne projekty, które mają swoją sprawczość. To może jeszcze dodam 5 groszy, tak, w temacie wspólnotowości. No, ciekaw jestem. No tak, to nie jest, tak jak są tematy w kontinuum, które są bardziej moje, tak są te, które są bardziej Dawida i my się jakby tak łączymy w tym i dlatego to ma prawo wychodzić. Uciekła mi myśl. Żółtko jest korupka. Ja jestem dzisiaj tak zmęczona. Czekajcie. Co ja chciałam powiedzieć? Aha, wiem, tak, że na przykład kontinuum
że nie można w ogóle budować wspólnoty z ludźmi, którzy mają inną wizję na przykład wspólnoty, tak? Czyli którzy mają, albo inne mają priorytety w niej, albo którzy mają inne potrzeby we wspólnocie, takie główne, niewspólnotowe. Znaczy potrzeby można mieć różne i bioróżnorodność, różnorodność we wspólnocie jest ważna, ale tobie chodzi o pewną taką... Nie, nie o to mi chodzi. Tobie chodzi, ja wiem, o co ci chodzi. Więc na przykład kontinuum daje, no może się rozgadać. Nie, co ty? Bo kontinuum daje na przykład możliwość spotykania ludzi, którzy są w określonej niszy, którzy nawet jeżeli nie żyją tym, nie mają do tego dostępu na razie, to oni po prostu czują. Przepraszam, ale muszę zmienić lampę, bo po prostu bardzo mnie denerwuje to krzywe światło, także ja tyle chciałam powiedzieć. Zaraz rób co chcesz, rób co chcesz. Dzięki, że poruszyłaś ten wątek, bo... To jest specyficzne, że i F, i R reprezentujemy pewną niszę. To jest w tej chwili w Polsce, jak spojrzymy na weganizm, na różne trendy, które są po prostu, wiecie, ideami, tak? To jest duża mniejszość, ale kiedy ta mniejszość się ze sobą spotyka, kiedy się staje na przykład 5-8% dochodzi do punktu tak zwanej masy krytycznej i staje się wtedy możliwa do tego, żeby dana informacja stała się powszechną. To się stało z weganizmem, to się stało z jogą i z różnymi innymi konceptami. I my teraz niesiemy taką jakość, która jeszcze nie jest zintegrowana społecznie. Jeszcze nie ma 10%. Jeszcze nie ma 10%. Nawet nie ma jednego jeszcze. Nie no, wiesz co, no jednego jeszcze nie ma, ale tendencja wzrostowa jest potężna i jak spojrzymy na to, co się dzieje w Polsce, jakie projekty wybuchają teraz i jakie, z którymi mam kontakt, a jeszcze są nieogłoszone, to sieciujemy się na poziomie właśnie naturalnego budownictwa, na poziomie permakultury, czyli takiego szacunku do rośliny, do ekosystemu, do dzieci. Więc to wszystko daje nam takie wspólne doświadczenia, w którym my będziemy się radykalnie, głęboko regenerować. I inni sąsiedzi, i inni ludzie będą zauważali, że o, kolejna para wyjechała z miasta, o, staje się modne. To już jest modne, to już jest, wiesz, modne, żeby wyprowadzić się z miasta i wybudować dom w naturze. Więc to jest o krok, żeby ta masa, tysiące ludzi, którzy wyprowadzą się na wieś, nagle zorientują się, że a co w naturze właśnie występuje, że mają lepszy kontakt ze sobą, że nie są hałasem zaszumieni, więc mają lepszy kontakt z emocjami. Za tym idzie fala zmian. Także cieszę się, że możemy w niej uczestniczyć i tak jak mówisz, tworzymy tak specyficzną jakość, że my łączymy ze sobą już tak specyficznych, tak wrażliwych, tak nieszablonowych i tak odjechanych ludzi, że jak my się ze sobą spotykamy, co było w spotkaniach twórców czasami, to po prostu jakbyśmy byli na haju, jakbyśmy byli w jakiejś ekstazie, kiedy my się ze sobą łączymy, to jest tyle energii, tam po prostu tak się kotłuje w piecu. Na spotkaniach twórców w ogóle ludzie mówili i zauważali to, że no przyjeżdżają tak zwani odklejeńcy, ale nie na zasadzie jakiś, jak się mówi, odklejeńców. Nie odklejeńcy. Właśnie nie, padały takie nie słowa. Jest to słowo. Ale no, ludzie odwarstwieni społecznie, tak? Pod tym kątem. I to naprawdę była po prostu nisza, nie? Że dla mnie też takim wielkim darem, który my niesiemy przez to, co robimy, jest to, że my naprawdę zrzeszamy takich ludzi, nie? Ja i ty. Czyli to łączenie społeczności mojej i twojej, które się odbywa poprzez nasze działania, no to niesie ogromne skutki, bo ci ludzie, trudno się im normalnie poznać, nie? Bo tego jest tak mało. Tak. Nie jest tak, że chodzisz na ulicę i spotykasz ludzi, dla których wszystko, o czym my tu mówimy, jest normalne, nie? Dla większości ludzi to nie jest normalne, to nie jest zdrowe nawet dla większości ludzi, nie? Tak, tak. Ja myślę, że ci ludzie, którzy nas nie znają, na przykład mogą nas skojarzyć właśnie z jakimś takim środowiskiem jogi, albo weganizmu, albo... Wiecie, mamy różne szablony i w różne etykietki lubimy siebie wkładać, tak? A tak naprawdę jest ta jakość, która w ogóle się nie mieści w tych wszystkich etykietkach i ja czuję, że nam się może udać to, że bardzo wielu ludzi będzie na tym zgromadzeniu, może nawet połowa, którzy rzeczywiście żyją tą niszą, tym głębokim szacunkiem do siebie, do swojego życia, bycia poza marketem, poza jakimiś konceptami. Ja też mówię o tym na różnych spotkaniach i to jest inna jakość. To jest inna jakość wyhodować własne jedzenie. Chcę to pokazać, bo byłem na spotkaniu ostatnio na zgromadzeniu i dostałem w prezencie. Wiedz, że twoje życie się zmienia,
w momencie, w którym twoi znajomi cię spotykają i mówią: ej, weź dynię, wyciągają z samochodu pomidory, wyciągają jabłka, pomidory i nie dzielą się z tobą, no nie wiem, biletem do kina, wódką, tylko dają ci po prostu dynię, z której możesz zrobić obiad dla 15 ludzi i nie włożyli ani złotówki w to. Dostali ziarno od znajomego, bo z jednej dyni mam ziaren kilkadziesiąt albo nawet kilkaset, czyli jestem w stanie, zobaczcie jaki to jest dar życia, pomnożyć. Jaki to jest dar życia, jak jest zaprojektowana nasza biologia i w ogóle cała rzeczywistość, że nam jeden owoc daje szansę tysiąca kolejnych owoców. To jak, to ile jest energii, kiedy my się ze sobą łączymy, zawsze natura nam daje nadwyżkę. Kiedy my się nią opiekujemy, to nawet jak rozsypiesz ziarna, wydzierżawisz sobie kawałeczek ziemi, kupisz tam tych ziaren trochę i po prostu pojedziesz, poprzeorzesz tam motyką i tu w różne miejsca rzucasz ziarno, nawet jakbyś nie podlewał, nawet jakbyś to kompletnie porzucił, to jesienią tam będzie jakaś wartość, która z twojej jednodniowej akcji da na przykład jedzenie na 10 dni twojego przetrwania, tak? Rozumiesz? Na zapłodnienie. Rozumiesz, to jest... Jak sobie zdamy z tego sprawę, to później po 10 latach ludzie, którzy ogarniają temat, to prowadzą siedliska, których ogród karmi ich bardzo obficie, a oni nawet tam nie wyrywają chwastów. Mogę coś powiedzieć? Zapomnę. No. Przed live'em, jak zaczynaliśmy, to siadaliśmy do komputera z Dawidem, to zaczęliśmy coś chyba, jakiś temat poruszać. I Dawid mówi, że ktoś mu napisał, że rośliny czują ból, a propos weganizmu czy coś. I ja powiedziałam o tym, że dlatego człowiek jest stworzony do jedzenia owoców, bo jedząc owoc nie umiera cała roślina i cykl życia nie zostaje zatrzymany. I że człowiek jest owocożerny dlatego, żeby nie wchodzić w cykle jakby karmiczne zabijania w ogóle roślin. Dawid mówi, o to ciekawe, opowiedz o tym na live. Oczywiście ten live nie jest o tym, ale też takie wartości jak... To jest nazwane etykietką weganizmu, ale to jest po prostu brak przemocy, wspierania gwałtów, holokaustu, zniewalania i wykorzystywania zwierząt. To są też wartości, które niesiemy i które jakby są... Już się raj się odbiło. I które są częścią po prostu kontinuum. Więc no, to taki mój temat, kiedy bardzo siedziałam w tym surowym odżywianiu, że... No, że to jest ciekawe, nie? Że człowiek, że gatunkowym pokarmem człowieka są owoce, jest frugiwor i jedzenie owoców powoduje, że możesz się najadać pod korek i nie zamykasz żadnego cyklu życia. Bo na przykład ja mam naprzeciwko domu jabłonkę, którą widać z łazienki i po prostu te gałęzie się łamią, widzisz co tam się dzieje, nie? Po prostu to są takie ilości żarcia, że to jest niepojęte. Tam. Ja myślę w ogóle, że chciałabym kończyć i do pytań przejść. Tak, do pytań. Idziemy do pytań, ale ja potrzebuję też bo to jest bardzo ważne, bo mówimy o różnych takich emocjonalnych jakościach. Ja bym chciał chociaż nawet w skrócie uziemić też to spotkanie. I mówiąc o samowystarczalności i o permakulturze, bo to jest ważny wątek, może to jest właśnie bardziej męskie się wydawać, czyli moment gazdy, czyli opiekuna. W górach mówi się gazda, to jest ten, który opiekuje się ziemią, gospodaruje, czyli gospodaruje, to znaczy wprowadza w obieg dar. I ja potrzebuję o tym powiedzieć, bo nie każdy wie, zwłaszcza w społeczności o zapachu słońca, nie wiem, wielu z was może... Pytanie do was, dajcie znać w komentarzu też, czy wy mieszkacie w naturze, czy mieszkacie na wsi, czy macie własny prąd, czy macie własny budynek, czy macie tą możliwość doświadczenia, w którym nie płacicie za miejsce, za podstawowe jakości życia, takie jak energia, takie jak jedzenie, bo naznaczyło się wieś takim wyobrażeniem, że to jest trudne, żeby być w naturze, że to jest trudne, żeby uprawiać żywność, dlatego że dopiero bardzo młodym jest permakultura, to jest w ogóle, to jest nisza niż. Takie podejście, w którym nie uprawiamy konwencjonalnie w jakiejś takiej geometrii podrządek, tylko że tworzymy zależności między roślinami. Że jedna roślina chroni inną roślinę. Ta roślina daje tej cień, ta systemem korzeniowym zbiera grzyb, ten grzyb
nawadnia trzecią roślinę i powstaje symbioza między roślinami i one są tak płodne, one są wtedy tak zaangażowane, że my nie musimy tworzyć znowu takiej szklarni, takiego inkubatora, w którym my podlewamy, w którym my kontrolujemy ten proces życiowy, tylko on odbywa się jak najbardziej naturalnie. Więc jedzenie może być w sposób prosty, wykonany. Tak samo taki prosty przykład. Teraz jak wykupisz, jak spróbujesz zbudować instalację w swoim siedlisku i zamówisz baterię, to może kosztować ci nawet 20-30 tysięcy. Ja to zrobiłem za 7 tysięcy. Jest masa patentów, tipów. Słuchajcie, Marcin, który będzie na spotkaniu, wybudował swój dom za 5 tysięcy złotych. Jak to się ma do ludzi, którzy budują swoje domy za 500 tysięcy złotych? Rozumiecie to? Oczywiście, on ten piec chlebowy zbudował sam. On zaprosił przyjaciół i korzystał z materiałów z gleby. Kupił cały las, wydzierżawił. Mógł przyjąć drewno od lasu, żeby rozsiać te drzewa. Ale tych przykładów jest coraz więcej. Jest coraz więcej przykładów ludzi i mężczyzn, którzy zaczynają sobie przypominać, że chłopie, możesz iść do lasu i możesz ściąć to jedno drzewo, posadzić 10 i zacząć budować swoją chatę. Jak nie masz psychy i nie masz budżetu, wybuduj najpierw 20 metrów. Jak jesteś blisko z ukochaną, nie będzie dla niej problemu, że zapewnisz jej. To są takie przykłady, że ludzie wpadają w jakieś kredyty, wpadają w jakieś wizje, że 5 lat, jak szef da kolejną podwyżkę, to mnie będzie stać na ten styropianowy, nieoddychający budynek, zamiast teraz już zacząć przywracać swoją sprawczość, wziąć do ręki młotek i zrobić jakąś adaptację. Wydzierżawić ziemię za 500 zł rocznie możesz. Załatwić drewno odpadowe. Zbuduj za te nawet 2000 pierwszy budynek w życiu. A zobaczysz, jaka za tym moc pójdzie. Jaka pójdzie za tym poczucie, że ty jesteś w stanie tu i teraz. Wywala wojna. Nie ma jedzenia, ty jesteś tu i teraz w stanie zapewnić byt dla siebie, dla niej i dla dzieci. Bez pieniędzy. Za tym idzie taki ładunek, słuchajcie, za tym idzie takie poczucie, to tego się nie da opisać. Wtedy mężczyzna po prostu testosteron zaczyna w nim po prostu buzować, bo on się budzi, że on jest wolny. Że on jest wolny, że go nic nie krępuje. I to dla mężczyzny jest super ważne. To jest dla niego bardzo ważne, że on może wyjść z rodziny, iść do jaskini, że on może wyjść ze swoim zdaniem, powiedzieć, to wszystko jest kłamstwem, że... I to jest ważne dla mężczyzny i dla kobiety, nie chciałbym polaryzować. Ale mówię teraz o tym, bo dla kobiety inaczej zbudować jest dom niż dla mężczyzny i to chyba jest dla nas wszystkich jasne. Okej, okay, to chciałem powiedzieć, bo to jest, czuję, że bardzo ważne. Dzięki, że jesteście z nami do tego momentu. Czy jesteś w stanie sprawdzić, która jest godzina? Nie mamy. Albo mogę włączyć komputer. Czekaj. O, weź zerknij. Jesteśmy otwarci na wasze pytania. 20:16. Zaczęliśmy godzinę temu. Mówimy przez godzinę 16 i słuchajcie, nadal mamy poczucie, że przeszliśmy po powierzchni. Po to tworzymy to wydarzenie i to spotkanie, bo tam każdy specjalista, każdy mentor ma 2 godziny. Dajemy dwie godziny. Znaczy 2 godziny na scenie. Na scenie, no mamy całe 3 dni. Czyli i cały weekend wśród nas. Czyli jesteś notatnikiem, zadajesz pytania, zbierasz wszystkie najważniejsze informacje, a potem jeszcze chodzisz za tym człowiekiem i możesz dopytywać się więcej. A ludzi od budowania domów będzie kilka, bo będą też ludzie z regionu, którzy zbudowali własny dom. Więc my też zapraszamy przyjaciół, wiecie. To jest ważne. Okej, okay. Zobaczmy, co się dzieje, dobra? Okay. Weźmy wspólny wszyscy wdech, zobaczmy, co się dzieje w komentarzach. A jak to podświetlić? Nie, anuluj. Ja nie wiem, jak włączyć te komentarze. Wiesz co, u ciebie jest... Proszę bardzo. No pokombinuj. Ja może zacznę ze swojego konta. A nie konta. Tutaj klikać ten demek? No kliknij. Nie, tu masz napisać komentarz. O, wow. Ja spokojnie. Co się stało? No, kliknij gotowe i wróć do... O. Okej. Okay. To są właśnie te męskie, czekajcie, bo ja żeńskie jakości. Pierwszy raz w życiu. Dobrze, jest okej. Okay. Witaj, ukochane życie. Witaj, okay. Karolina Rosicka, Dagmara, Justyna. Cześć wam, Julka. Cześć wszyscy. Już patrzę, co piszecie. Dawid, jak to zobaczyć? Bo u mnie nie ma tego. Słuchaj. Dobrze, słuchajcie. Trzeba tutaj wesprzeć. Nie, tam są. Tu są. Nie podświetlaj ich. Po prostu są trzeba zadymione. Trzeba to usunąć, czyli te gwiazdki.
Napiszcie teraz komentarze, cokolwiek wam przychodzi do głowy, a my już zaraz się odnosimy, bo mamy szansę odpowiedzieć na to, co u ciebie. Ale ja widzę u ciebie, co są za komentarze. Nie, no patrzę, są takie blade, nie. Wiem, one u ciebie się podświetlają, u mnie nie. I tym sposobem, okay. Proszę bardzo. Dobra, idziemy od początku, dobra? Tak jak mówiliśmy. Okej. Hej, jestem nowa. Cześć, Karina. O, wow, ale wąsko z tymi komentarzami. Okej. Cześć, pozdrawiamy. Są z nami Niemcy, są ludzie z Polski. Gra gitara, lecicie, witajcie. Dobra. To był sam początek. A, dobrze słychać, dobra. Dobry wieczór. Zaraz się okaże, tam będzie dużo pytań. Okej, okay, ciekawostka. Praca nad audiobookiem w głębi kontinuum. Lidolf, pierwsza część powinna być dostępna. Tak, słyszałem o tej książce. Bardzo dzięki. Dzięki, że dajecie linki. Dzięki, że dajecie swoje inspiracje w głębi kontinuum. Fajna pozycja. The Different Realm. Słuchajcie, jest tyle... Ja może zrobię taką bibliotekę i się podzielę, bo jest tyle książek, które w ogóle nie są znane, a wysadzają sufit kompletnie. Ja mam komentarz, poczułam coś głębokiego w tym, co mówicie, mądrość zapisaną pod skórą u każdego człowieka. To jest właśnie esencja, że to każdy ma. To nie jest abstrahowane, kto lubi Dawid mówić. Julka Bieus, pięknie mówicie, moim zdaniem warto wspomnieć o tym, że ułożenie posiadkowe czy pępowina wokół szyi, czy tego typu rzeczy, to całkowicie normalna sprawa. Tak, jest dokument już nakręcony na ten temat, słuchajcie. A nie komplikacja, czy wskazanie do porodu szpitalnego. Czyli jest dużo takich systemowych instrukcji, które są nieadekwatne, nieaktualne z wiedzą, do której możemy mieć dostęp. Dzięki, Julka Bieus. Okej, mi nie wyświetlałem się po prostu komentarz. Ja mam same dołączenie. A ty się przewinę sam dół. Dobra, poważne tematy, a ja rozgrzebana w kuchni i kroję jabłka, takie swojskie, ale z rady skrzynka. Dostałam, dobrze się kroi, was słucha. Okej, okay. Jolanta Szot. Czy moglibyście rozwinąć w ogóle albo kiedykolwiek? No tak, bo też to, co piszecie, jest dla nas inspiracją, że któryś temat możemy nagrać, nie? Możemy nagrać rozmowę godzinną, potem puścić to. Więc tak, znaczy, tak w ogóle temat śmierci. Ja tylko chciałam dla osób u Dawida Powrót Natury, które mnie nie znają, na moim kanale YouTube o zapachu słońca jest cała playlista filmów naszych wspólnych, które my razem nagraliśmy, które nigdy u Dawida nie są opublikowane, są tylko na moim YouTube, więc tam zapraszamy. No, tak. Jolanta pisze, czy moglibyście rozwinąć temat radzenia sobie ze śmiercią najbliższych osób i waszego podejścia do tematu? No dobrze, to tak może będziemy, żeby powiedzieć F, tak każdy po 2-3 zdania, dobra? Żeby dać taką esencję. To ja mam odpowiedź. Dla mnie jest bardzo ważne i taka inspiracja z plemienia Tubu. Kiedy ktoś umiera, jest to cudowne doświadczenie przejścia. Zostawia całą wiedzę, zostawia cały swój dorobek i całe swoje dzieło i może iść dalej. I to nauczyciele mówią wprost, bo to jest taka historia nauczyciela, który spotyka nauczyciela przyjaciółkę, który umarł mąż i on mówi o tym, że kiedy płaczemy, kiedy jesteśmy w cierpieniu, to tak naprawdę głęboko nie rozumiemy tej podróży, która się zaczyna w momencie czyjejś śmierci. A pyta znajoma nauczyciela, no to czemu ty płaczesz? No, bo ja jeszcze tego nie przerobiłem. Sam nauczyciel po prostu się uśmiał. Oczywiście ważna jest żałoba, proces żałoby jest bardzo ważny, żeby go nie przeskoczyć, żeby go nie wyprzeć. Ale to jest taka moja radosna opowieść na ten temat. Ostatnio też odszedł ważny dla mnie nauczyciel i jak nie wziąłem tego na głowę, nie skomentowałem, tylko wszedłem w przestrzeń serca, to wypełniło się ono taką wdzięcznością, radością za całe jego życie. No. Co ty powiesz? Dla mnie śmierć jest naturą życia i jak czasami spotykam się z tym, że w ogóle jacyś znajomi, gdzieś pada ten temat, bardzo się boję śmierci rodziców, bardzo się boję śmierci kogoś, albo umarł mi pies, nie potrafię się od pół roku pozbierać. Nie wiem, dla mnie śmierć jest naturą życia i jest po prostu nieodłączną częścią życia, więc
Ja nie boję się śmierci nikogo po prostu, tak? Ani, ani rodziny, ani ciebie, ani mojego psa. Wiadomo, że będzie to ciężkie, ale nie czuję przed tym strachu i myślę, że jak sobie ktoś z tym tematem nie radzi, to nie wiem, jakaś no terapia. Też ja nie chcę, wiesz, mówić, żeby każdy miał tak jak ja, po prostu. Ja tak to czuję, nie? Ja myślę, że no wejście w te doświadczenia bardzo polecam. Polecam proces zakopywania siebie w ziemi i przejście własnego pogrzebu. To jest cudowne. Pójść do lasu, wykopać dół, poprosić przyjaciela, który nas pożegna i zakopie pod ziemią. Daje to szansę, to jest niesamowite. Po 6 godzinach pod ziemią zostawia się same usta na przykład. I możesz poczuć tą wielką ciszę, jaką daje śmierć. Tą wielką pustkę i ten odpoczynek. Ja też chciałam powiedzieć, że... Jest dużo komentarzy. Wiem, wiesz? Nie zdążymy pewnie wszystkie się odnieść, ale... Zdążymy, ja mam czas. Chciałam też powiedzieć, że ostatnio bliskim mi osobą jakby ta ciąża nie przetrwała. Nastąpiło poronienie. I to są niesamowici ludzie. I rozmawiałam z nimi dzień po tym zdarzeniu, długo. I jest totalna akceptacja, totalne zrozumienie natury życia, że czasem tak jest i że to jest po prostu, że natura jest brutalna, że życie jest brutalne. I dla mnie po prostu... wiem, że ja czuję, że miałam tak samo, ale widzieć u kogoś, że ktoś rozumie, że z reguły ten temat jest tak wyparty po prostu, bo ten ból bierze się z wyparcia, że ktoś nie ma tego wyparte albo nie w takim stopniu i ktoś przeżywa poronienie jako naturalną część życia i idzie dalej z tym życiem, no to było super piękne doświadczenie, więc dla mnie wszystko się sprowadza do takiej instynktownej też po prostu mądrości, nie? Ja myślę, że te poronienia teraz też są ważną taką odpowiedzią na to, na ile mamy zgodę, na to, żeby przyjść na ten świat. I też ostatnio bliska mi kobieta poroniła i nie miała tego tak zintegrowanego z taką akceptacją, ale samo doświadczenie bycia w ciąży kompletnie zmieniło jej priorytety, jej układ wartości, potrzeby, rozpoznanie w ogóle tego, kim jest. Także coś cudownego, jeśli możemy przyjąć życie z kimś, komu ufamy i z kim chcemy dzielić życie, iść dalej razem, to jest coś wspaniałego. Okej. Będę czytał dalej, dobra? Pierwszą ingerencją jest badanie kobiety w stanie błogosławionym w szpitalu, czy potem poród, czy właśnie doulowanie. Kobieta maksymalnie rozluźniona i w poczuciu bezpieczeństwa będzie po prostu wiedziała, co ma robić. Dla mnie to przygoda o podróży w głąb swojej intuicji i kontaktu ze sobą, wewnętrznym prowadzeniem, które po wynaturzonym dzieciństwie i powrocie buduje się przez lata. Dopiero po takiej kilkuletniej podróży z głębokim połączeniem z intuicją mogłabym wejść w przestrzeń planowania porodu. Ja myślę, że ten temat jest omówiony, nie ma tak, tutaj... To jest pełna wypowiedź, bardzo piękna, dziękujemy. Przesyłam wam dużo miłości. O, moja babcia ogląda transmisję. Pozdrawiam cię, babciu, kocham cię bardzo. Pierwszy raz czuję jakieś napięcie, to u was może zmęczenie. No, masz rację, my teraz jesteśmy 10 dni przed spotkaniem i czujemy całą tą odpowiedzialność, kontakt z wszystkimi prelegentami. Wiecie, to jest złożone zjawisko, żeby utrzymać dla tego potencjału przestrzeń. Więc my jesteśmy... Ja mówiłam już 2 razy, że ja jestem bardzo dzisiaj męczona. No, o, babcia pozdrawia. Pozdrawiam cię, babciu, kocham cię bardzo. Okej. Karolina. Będąc w Gwatemali 4 lata nie widziałam ani razu dziecka, które by płakało albo krzyczało. Kobiety są cały czas z dziećmi i innymi kobietami. Byłam głęboko wzruszona tym, co tam zastałam. Marzę, aby wrócić do tego u nas. No to jest to, że w ogóle, że społecznie to, co się uważa o noworodkach, o dzieciach, to jest totalny bullshit wynikający po prostu z patologii. Z patologii stosowanej na dziecku i mi się często zwraca uwagę, że nie przesadzaj, patologia to jest alkoholizm, bicie. Proponuję poczytać sobie definicję patologii, więc to, co się dzieje, to jest po prostu patologia i dzieci, które nie są izolowane, które nie doświadczają separacji, to nie są dzieci, które całymi dniami płaczą, wyją i krzyczą. Opisuję to też szeroko w mojej książce Pozostań dzikie dziecko ziemi, więc to, co my znamy jako normalne, nie jest normalne. My po prostu znamy dzieci, które są tak przerażone tym, co się z nimi robi, że
muszą komunikować to po prostu płaczem. Co też ciekawe, że naturalne, nieprzemocowe porody to najczęściej dzieci nie płaczą przy takich porodach. I to jest w ogóle temat też ciekawy, o którym na kontinuum na pewno Ania i reszta kobiet opowiedzą. Okej. Okay. Jest dużo bardzo komentarzy, więc ja bym chciał, żebyśmy się nie odnosili, okay, ale żeby one mogły wybrzmieć, dobra? Okay. Dobra. Dobrze. Agnes, bardzo marzę, aby zbudować przestrzeń dla kobiet w ciąży lub podczas porodu i te 40 dni po, w innych kulturach, plemionach, na przykład w Afryce. No tak, bo jest dużo kobiet też, które są w sytuacji, że są już w ciąży, a nie mają partnera i nie mają społeczności i są w tym samym. Tak, tak. Tak, kobiety, które dostarczają żywność, higienę, na pewnym czasie decyduje o tym, czy mama jest na tyle silna, aby wrócić do grupy rodziny. Z tym oddzieleniem chodzi też o ochronę maleństwa przed złymi energiami. Tutaj jest postawa afrykańska. Okej. Okay. Uwielbiam tę komunikację wprost między wami. No pewnie, słuchajcie. I iskrzenie, i konflikty są naturą życia. My też jesteśmy bardzo kontrastowymi ludźmi. I oboje mamy silne osobowości, więc tworzenie jest intensywne, bardzo płodne, ale też bywa iskrzące, nie? Myślę, że to nie jest na ten temat. Okej, okay. Ten kontakt z duszą dziecka. Ojejciu, kochanie. Tam są bardzo długie, złożone komentarze. Zapraszamy do dyskusji też między wami. To są, my też jak domkniemy live, to po prostu będziemy je oglądać, będziemy odpisywać. Okej, 3 razy dziki poród u mnie, pisze Anna. Odszkolnienie, odsystemowanie na tyle, że nawet o tym nie mówimy, bo również celowo nie mogę. Słuchajcie, jest z nami Anna. Dziękujemy, że jesteś z nami, zabierasz głos, kochana. Więc cieszę się, że dojedziemy. Będziesz z nami. Super. Ja chciałam to powiedzieć i niech to wybrzmi na tej jednej transmisji, bo ja takich tematów nie poruszam, no, że ja zajmuję się tym tematem i najczęściej zadawane pytanie, jak to zrobić, legalnie. Nie będę o tym mówić w mediach na taką skalę, na jaką mówię, bo to są treści, które są społecznie w ogóle nieakceptowane. I to są treści, które ja na przykład bardzo szeroko poruszę na kontinuum i mam moc i mam ten ogień, mam tą petardę, żeby tam polecieć z tym tematem po prostu. I też po to to robimy, nie? I dlatego chcemy, żebyście rozumieli, że to nie jest żaden festiwal. To jest naprawdę, niesiemy coś grubego i wszyscy to niesiemy, nie? Jest Bartek, który mówi kierunek, moc, jest Konrad, tutaj są też nasi sąsiedzi. Tutaj są ludzie, którzy prowadzą inicjatywę. Konrad ma 5 dzieci, jest obecny w domu. Są tu ludzie, którzy też swoim życiem, Bartek zwołuje ludzi wokół, tutaj chce razem budować. Też jest tak mocno zadedykowany temu, że on sobie nie wyobraża, żeby wyjść z własnym ego, dedykować jakiś koncept, narzucać coś komuś. No w Beskidzie ma szansę powstać wiele projektów, które są wow, przełomowe. I ja wiem, że to się dzieje w całej Polsce w różnym tempie, tak? Bo różne... Tu mamy w Beskidzie, to jest prawda, że jest dużo mentorów, dużo jest pionierów, którzy 30-20 lat temu zaczęli i nie poszli w ezoterykę, nie poszli w jakieś poliamory i dziwne historie tak zwanej duchowości, a tak naprawdę jakichś różnych jogicznych masturbacji, tylko mocno skupili się na etyce, na pracy z rośliną, na byciu dla dzieci i na tym, co jest dalej. Czyli na postawie zintegrowanej nie tylko poprzez czucie, ale też działanie i tworzenie życia w materii. Więc tutaj jest, no wiecie, tutaj jest taka społeczność autochtoniczna. Dużo jest ludzi tu w tym centrum na Żywiecczyźnie, tutaj skąd wypływa Wisła, jest dużo ludzi, którzy nie byli przesiedlani, którzy nie byli tak maltretowani i nie wylało się aż tyle krwi. Ona się też wylała, ale nie w takiej ilości, jak w Sudetach i w różnych obszarach Polski. Przez to, że są to góry, to pola uprawne nie są nadużyte do tego stopnia, bo rolnictwo konwencjonalne tutaj po prostu jest trudne. Więc są różne argumenty, poprzez które ja wybrałem to miejsce. Karolina pisze. Mieszkam na wsi od kilku lat. Mamy wodę ze studni głębinowej,
Ziemia jest rekultywowana i gotowa do posadzenia własnych warzyw. Planuję wypiekać chleb, choć uczę się od podstaw. To jest jakaś piękna podróż zapisana. Początek jej. Surowa dieta i ziołolecznictwo jako most do odcięcia się. Julka Bieus będzie z nami, słuchajcie, na spotkaniu. Julka pisze długie, złożone komentarze. Dzięki. Chętnie wejdziemy w dyskusję. Julkę spotkacie jako wolontariuszkę na kuchni. Będzie nas wspierała. Dzięki, Julia, że jesteś tutaj. Surowa dieta. Kasia Bomba, to bardzo ważny temat. I marzę o świecie, w którym nie ma przemocy wobec żadnej istoty. Ja myślę, Dawid, że nie ogarniemy tego czytania i że też, wiesz, nie ma sensu kontynuować tego spotkania tylko w czytaniu komentarzy. Dobrze. Kamila Lima, tak tylko jeszcze na krótko. Co proponujecie w ramach odszkolenia dla osób, którzy nie chcą wysłać dzieci do szkoły? Jak ominąć przymus? Opowiadamy o tym na spotkaniu. Są na to materiały. F chętnie zajrzy do komentarza. Tak, żeby było powiedziane, że nawet te komentarze, które teraz... Tak, my to wszystko przeczytamy, ale nie ma sensu tego czytać na live'ie odnośnie komentarza do odszkolnienia. Ja przed chwilą mówiłam, że to są tematy, których nie omawiam w internecie i nie będę tego nigdy robić i kontinuum jest miejscem, gdzie stanę na scenie i będę o tym mówić głośno. Tak, bo wtedy jest... Chcę, żeby to wybrzmiało, że nie ma tutaj jakby granicy dla mnie. Znaczy jest granica twarda, nieprzekraczalna. Z jasnych powodów. Słucham was, to aż chce mi się wracać do Polski. Pozdrawiam z Londynu. Dużo ludzi teraz daje znać, że chce wracać. Że chce wracać do ziemi, na której się narodzili i to, ta odpowiedzialność woła. Okej, okay, dostaliśmy komentarze. Widzimy, jaki jest tutaj u ciebie. Coś jeszcze jest, jakieś pytanie albo jakaś opowieść? Coś tam jest, ale naprawdę czuję, że wiesz, czytanie wszystkich komentarzy to już to nie jest, że kto będzie chciał, to poczytaj sobie po transmisji, bo tego jest naprawdę dużo i będzie tego jeszcze przybywać. Ile jest czasu? Która jest godzina? W poszukiwaniu puenty. W poszukiwaniu puenty. 135. Naszą puentą było pokazywanie tego, że świat, w którym żyjemy, standardy, które mamy, nie są normalne, nie są zdrowe, mimo że są społecznie akceptowane. Pokazaliśmy wam, omówiliśmy kilka tematów, które są taką bramą przejścia do naturalnego życia, chociaż to brzmi strasznie trywialnie według mnie, ale do człowieczeństwa. Ja to nazywam człowieczeństwem, rdzeniem. Tym samym chcieliśmy was zaprosić na kontinuum, które, jak dobrze wybrzmiało w tym filmie, nie jest festiwalem, które naprawdę jest bardzo niszowym spotkaniem o bardzo niszowej tematyce, które jest wolno od używek, ćpania, właśnie jakichś dziwnych akcji, które jest prorodzinne, które jest skierowane do rodzin, do dzieci. Będą wśród nas nauczyciele, kobiety, które dziko rodziły, ludzie od wspólnoty. Starsi ludzie, będą ludzie powyżej 60 roku życia, będą ludzie powyżej 50 i nie będą jakimś maleńkim... I nie będzie stypy! I nie będą maleńkim akcentem. Będą ludzie w długich, siwych włosach, z brodami, którzy dziko z tobą chętnie zatańczą, bo wiedzą, co to jest młodość. Mają ją w sobie i jej nie zatracili. No, więc to są bardzo szerokie tematy. Chcieliśmy tak każdy ugryźć z wami, po jednym gryzie po prostu, a one będą rozwijane. To, co jest piękne, to, że wszystkie te osoby, nauczyciele, którzy przyjeżdżają na kontinuum, z wyjątkiem Marcina, który musi wracać, nie jest jakby po prostu... Ale będzie cały piątek, tak. Będzie sobotę do obiadu. Więc ci wszyscy nauczyciele będą z nami przez cały weekend. Oni tam nie przyjeżdżają, żeby dać i cześć, jedziemy, tylko po prostu oni będą częścią tego zgromadzenia. Dlatego jest to po prostu tak bardzo wyjątkowe. Na stronie jest kilka takich głównych wykładów, ale czuję, żeby to powiedzieć. A będą tańce? Tak, oczywiście, że będą tańce każdego wieczora, moja droga, a o poranku także. I będzie DJ. Będzie DJ, sąsiad stąd, który też gra etnicznie i łączy dźwięki. Będą na scenie bębniarze, będą wokaliści, będzie przede wszystkim też akustycznie i tak właśnie nieprzekraczająco biologii. To, co chcę powiedzieć, bo wchodzicie na stronę, widzicie tam ludzi, nazwiska, ale są też ludzie, są też liderzy, którzy są na tym spotkaniu, a ich nie ma na stronie. Są tutaj, mają swoje gospodarstwa, przyjeżdżają i trzymają ten etos i świadectwo swoją obecnością. Dlatego zapraszamy też z całej Polski i liderów i dzwonimy, zapraszamy pionierów
I to, co zaczynamy teraz, już w tej chwili jest skomunikowane z całą Polską. I chociaż wydarzenie jest niszowe i, co ważne, nie będzie nas kilka tysięcy, to nie są wibracje, chciałem powiedzieć, pozdrawiamy wszystkich organizatorów wszystkich wydarzeń serdecznie. To jest po prostu coś innego. To nie jest ani gorsze, ani lepsze, to jest inne. Tak. Dla ludzi o innych potrzebach. Tak. Tutaj na pewno będziemy mieli szansę się wszyscy poznać, widzieć i spędzić ze sobą takie intymne momenty szczerości. Bo nie będziemy w jakimś zahukaniu, w jakimś takim masowym spotkaniu. To będzie spotkanie, w którym każdy będzie mógł siebie zobaczyć i stanąć w autentyczności. Ja bym chciała coś powiedzieć, bo nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie pojawiały się takie komentarze, że robimy to tylko dla pieniędzy, że to jest drogie. Ja bym nie chciała robić tego z tajemnicy. My zniżyliśmy cenę Continuum o 100 zł, bo mamy taką możliwość, że koszty wynajęcia ziemi, opłacenia kuchni, ludzi, którzy będą na kuchni, wolontariuszy, nagłośnienia, ludzi, którzy będą grać, są dla nas ogromne. My ogłosiliśmy Continuum miesiąc przed samym wydarzeniem. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle nie wyjdziemy na minus. Bardzo tego nie chcieliśmy. Więc ja bym tylko chciała, żeby to wybrzmiało, że te pieniądze, które wy płacicie, to nie są pieniądze, po prostu jakiś procent jest tych pieniędzy dla nas. Ale się okaże w ogóle, czy my po dwóch miesiącach pracy w ogóle będziemy mieć jakiś plus. Nie ma to dla nas w tej chwili takiego znaczenia. Znaczy, ja bym tylko chciała, żeby głośno wybrzmiało, że naprawdę koszty zorganizowania tego w górach w takiej formie są ogromne. Żeby to było kameralne, żeby to nie było ludzi, żebyśmy mogli mówić, o czym mówimy. Ale też, to musi być intymne po prostu i to ma swoją cenę, nie? Ale też chcę powiedzieć, bo teraz się to dzieje na dużej ziemi, na hali barankowej, na wysokości 800 metrów nad poziomem morza. To ma swoją specyfikę też, atmosfery i widoków, które tam są, i lasu, który jest 360 wokół nas, ale to się będzie też zmieniać, bo w tej cykliczności to może się wydarzyć w którymś momencie na ziemi znajomego i się poszerzać, i dla mnie też traktuję to inwestycyjnie, więc to jest też nasza inwestycja w Ciebie, w nas, w kolektyw i cieszę się, że zrobiliśmy ten ruch niższej kwoty, żeby to po prostu dotarło do większej liczby ludzi. Żeby było bardziej dostępne, no. My wiemy, tak, że to jak przyjeżdża rodzina, że to jest, nie wiem, 700 zł, tak? Ale to nie jest 700 zł do naszej kieszeni, tylko to jest 700 zł, żeby to stanęło i żeby to miało rację bytu. Ale mówimy, teraz mówisz za dwie osoby i dzieci, tak, za free. Rodziny, więc, tak, więc... dzieci do 16 roku życia, czyli po prostu dzieci wszystkie, wchodzą całkowicie za darmo. To jest bardzo, bardzo ważne. Że czynimy to dla rodzin z dziećmi otwartymi, tak jak możemy. Ta. Dziecko korzysta w ten inny sposób, mniej intelektualny, a bardziej przez doświadczenie z tego wydarzenia, nie? Tak, i też jeśli masz 20 lat albo 30, ja Cię zachęcam do tego, że do tego doświadczenia, w którym możesz zobaczyć, co to znaczy 20 albo 30 biegających dzieciaków, co to znaczy wejść w tą przestrzeń, uczestniczyć, pobawić się z nimi i trochę może odpowiedzieć na ich potrzeby, i też zapraszam do tej wspólnej odpowiedzialności. To nie jest przestrzeń imprezki, to jest przestrzeń, w której my możemy odpocząć z dziećmi, bo to są dzieci, których potrzeby są spełnione, a dzieci są widziane. I taką przestrzeń tworzymy. Tak. Ja myślę, że to będzie tyle. Żeby wszystko, co miało być powiedziane, zostało powiedziane. No i co? Ja myślę, że końcowo chcieliśmy Was zaprosić na Continuum, bo no jest to coś niesamowitego, co szczerze dla nas, jak sobie tak skumaliśmy, nam to jest jakby trudno przekazać jakkolwiek marketingowo, bo marketing czegoś takiego, żeby to stanęło, to wydarzenie, żeby ono się odbyło, to trochę ciężko ubrać jest słowa. Ja myślę, że ten live w ogóle jest najlepszym ruchem, który mówi o tym, czym jest Continuum do tej pory. Takim grubym, gdzie możemy dotknąć tych tematów, nie? No, ja bym chętnie kiedyś nawet zrobił takie spotkanie, nawet i 4-godzinne, ale właśnie najlepiej się spotkać po prostu fizycznie. I żeby więcej już nie wyczerpywać słów, moi drodzy, dziękujemy za wspólną obecność. Jakikolwiek komentarz tu zostanie, to my go przejrzymy, odpowiemy i zapraszamy serdecznie. Prawdopodobnie ten link... Oj. Nie, to jest wyświetl, gotowe. Ten link, który przygotowaliśmy, jest dostępny, tam są informacje organizacyjne, jest e-mail, są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, jest idea i 30 sierpnia rozpoczynamy spotkanie wspólne z 10 dni rozpaleniem razem ogniska centralnego.
i mamy szansę doświadczyć kuchni na ogniu, kąpieli z w wodzie, która płynie z tej góry, i na 3 dni doświadczyć takiej przestrzeni, w której jesteśmy rozebrani z pancerzy, z jakiegoś poczucia kontroli i stajemy bosymi stopami na ziemi i zanurzamy się we wspólnym dźwięku, czerpiąc garściami z wiedzy, która jest nietuzinkowa i trudno dostępna obecnie. Bo inaczej prelegenci, to nawet sami prelegenci mi mówią, inaczej oni mówią na YouTube, inaczej mówią, gdy są zapraszani w jakiejś telewizji, a inaczej, gdy mogą usiąść z tobą przy ogniu i pogadać tak szczerze. Także wspólna debata, F na koniec. Cała starszyzna, każdy mentor zostanie zaproszony do wolnego mikrofonu i staniemy w debacie, jak widzimy następne 5, 10, 15 lat. Co robimy? Także to jest też miejsce kooperatyw, to jest miejsce, w którym możesz poznać kontakty, zainspirować się sposobem tworzenia swojego życia i budowania obfitości, dobrostanu, pieniędzy, które zarabiasz z lekkością, dlatego że masz dom, prąd i jedzenie. Nie wiem, czy z ciebie też, ale ze mnie po prostu pot leje się już ciurkami. Siedzimy przed wielkim softboxem, a dzisiaj jest srogi upał. Więc po prostu ja to już się rozpływam. Bardzo wam dziękujemy za spotkanie. W pierwszym komentarzu też pod tym live'em zostawiamy wam link do kontinuum. Jeżeli to wszystko, o czym tu mówiliśmy, jest o was, czujecie to i chcecie ugryźć tego więcej. Też bez przestrzeni internetu, która... Niestety, musimy wiele okrajać tu w tej przestrzeni. To was zapraszamy, bo będzie to coś naprawdę głęboko niezapomnianego. No, dzięki.